Mam dla Ciebie 8 sposobów. 8 sposobów, które pomogą Ci radzić sobie ze stresem i są to sposoby sprawdzone nie tylko przez naukowców, ale także przez praktyków, między innymi przeze mnie i przez wiele kobiet, które miałam przyjemność uczyć w Sukcesie Pisanym Szminką. Pierwsza rzecz. Zrównoważyć czas pracy z czasem na odpoczynek. Jak my teraz żyjemy? No żyjemy w pośpiechu, pracujemy często hybrydowo albo nawet online, czyli z domu. Nasza sypialnia, nasza kuchnia, nasz salon stały się naszym biurem. I bardzo trudno w takiej sytuacji jest ogłosić fajrant, czyli koniec pracy. Praca zaczęła przenikać do naszego życia osobistego, tym samym nie umiemy już tak naprawdę skończyć dla naszej głowy i przejść mostem na stronę odpoczynku. A to jest bardzo istotne. Więc warto sobie, nie wiem, ustawić budzik, określić, w jakich godzinach pracujesz. Jeżeli nawet chcesz, żeby to były elastyczne godziny pracy, to sobie je wyznacz. Możesz je wyznaczać też elastycznie, czyli na przykład z dnia na dzień albo danego dnia rano. Tak, żebyś rzeczywiście mógł odpocząć, czy mogła odpocząć. 20 minut dziennie to jest w ogóle must have czasu tylko dla siebie. Ja nie mówię, że ze znajomymi, z rodziną, z dziećmi. Tylko dla siebie takiego odmóżdżenia. Druga rzecz. Ćwicz regularnie. Mój tata zawsze mawiał, że jeżeli masz problem, musisz go po prostu wybiegać. To jest bardzo istotne, żeby ten kortyzol, który odkłada się w naszym ciele, to jest ten hormon, który nas po prostu zabija, a długo pozostający w ciele, no naprawdę zaczynają się choroby różnego rodzaju, a potem no właśnie schodzimy z tego świata. Więc bardzo istotne jest, żeby go wypłukać, wypocić z organizmu. Nie lubisz ćwiczyć? Ćwicz z niechęcią. Nawet spacer krótki Ci pomoże. 20 minut, nie wiem. Teraz jest ładnie, możesz chodzić, a nie jeździć samochodem. To jest must have. Sport jest dla Twojej głowy, nie dla Twojego ciała. Nie musisz myśleć w ten sposób. Trzeci sposób na stres. Zrób sobie listę ludzi wspierających. Na pewno wiesz, którzy Cię wspierają, a którzy nie. I to czuje Twoje ciało. Po spotkaniu z osobą niewspierającą czujesz się źle, boli Cię brzuch, czujesz się zmęczony, chce Ci się spać. No, albo na przykład wzbudzają się jakieś Twoje kompleksy, porównania. Więc nie, zrób sobie listę i spotykaj się z takimi ludźmi, z którymi odpoczywasz, z którymi cisza Cię nie boli. Sposób czwarty. Moja babcia zawsze mawiała, obok serca masz jeszcze głowę. I to głową możemy zatrzymać galopujące myśli, których trygerem jest stres. Możesz powiedzieć sobie, ok, stop. Głowa się włącza i głowa rządzi. Stop. Albo idę w tym kierunku tych nakręcających się myśli i czuję się coraz gorzej, coraz bardziej zestresowany czy zestresowana. Albo robię stop i podłączam się do innego drzewa. Na pewno widzieliście film Avatar, albo większość z Was widziała. Pamiętacie, tam na końcu ludzie się pod końcu ogonka, że tak powiem, kucyka, mieli takie włoski podłączające się do matki ziemi, do tego drzewa, albo w tym świecie wodnym do tej matki, która była pod wodą. I tam było dobro, tam był odpoczynek. Więc możecie sobie to zwizualizować. Jeżeli idziemy głową w stronę stresu, nakręcamy się, że będzie coraz gorzej, na pewno nas zwolnią z pracy, albo nie wiem, w tym korku, to ja tutaj zaraz nie wiadomo, co zrobię, no to podłączasz się do tego drzewa, które ci nie robi dobrze. Więc możesz powiedzieć stop i wyobrazić sobie, że podłączasz się do innego. Naprawdę mamy kontrolę nad swoimi myślami. Więc takie jest moje też ćwiczenie. Popatrz, gdzie jest, właściwie skieruj uwagę tam, gdzie jest Twoja pupa, albo gdzie są Twoje stopy i zapytaj siebie, dobra, co ja chcę? Jak ja się chcę czuć? I odpowiedź na to pytanie to jest Twój cel. A jak już będziesz wiedzieć, co to za cel, to możesz zastosować odpowiednie narzędzia. Kolejny punkt, piąty. Och, słuchaj muzyki od rana. Zamiast zaglądać w social media, a badania dowodzą, że social media
nie robią nam najlepiej, bo zaczynamy się na przykład porównywać do czyjegoś świata, czyjegoś życia, czyjegoś wyglądu itd., itd. A muzyka łagodzi obyczaje, to stare przysłowie, aczkolwiek są dowody na to naukowe, że muzyka zmienia twoje wibracje, czyli po prostu może cię zrelaksować, może cię pobudzić, może cię zmotywować do działania. Zrób sobie listę, nie wiem, masz Spotify'a, Tidala, YouTube'a, zrób sobie listę piosenek, które ci po prostu dobrze robią, a zawsze też możesz posłuchać mantr. Szósty punkt. Zadbaj o sen i odpowiednie jedzenie. To jest niezwykle istotne. Człowiek, który jest niewyspany, nie jest odporny na stres. Potrzebujemy mniej więcej 7 godzin snu i to jest bardzo istotne. Jeżeli oczywiście cierpisz na stres przewlekły i masz już zaburzenia snu, należy udać się do terapeuty albo do lekarza, bo to już jest problem większy, więc czasem jest tak, że po prostu nie potrafimy sobie z nim poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, no to znowu stare przysłowie jest: jesteś tym, co jesz. Więc jeżeli dobrze się będziemy odżywiać, no to też lepiej funkcjonujemy. Znajdźcie sobie swój taki sposób. Ja na przykład jestem na takiej diecie dla zdrowia, gdzie jem po prostu w takich oknach. I to mi bardzo służy. A byłam na różnych wcześniej, nie wiem, jadłam właśnie mało, często i to mi właśnie nie robiło. I najlepiej tak i emocjonalnie, i energetycznie czuję się, będąc na tej diecie z oknami. Punkt 7. Praktykuj medytację. Jogę, tai chi, techniki oddechowe. Wiem, że jeżeli ktoś doświadcza stresu albo ma też inne wyzwania, problemy, no to medytacja na początku może go po prostu irytować. Ale to jest też znak dla was, że jeżeli zaczynacie czuć coraz więcej złości medytując, to znaczy, że coś trzeba ze złością zrobić. My tutaj już mamy odcinek o złości, więc zajrzyjcie do niego. Natomiast medytacja. Możecie na przykład spróbować takiej medytacji Joe Silvy. Ona pomaga odpocząć ciału i odpocząć umysłowi. I to jest niesamowita rzecz. Zrobicie to kilka razy i zobaczycie, że od razu organizm będzie was do tego ciągnął i głowa też będzie ciągnęła. Więc tai chi, medytacja, yoga, techniki oddechowe. Ja mam taką jedną bardzo prostą: w momencie, kiedy łapie mnie stres i okazuje się, że ja no nie mogę zareagować, muszę to w sobie zatrzymać, jeszcze na przykład się wstydzę, nie chcę, żeby ludzie widzieli, że tak się strasznie spięłam jakąś sytuacją. Wtedy ja biorę oddech na 3 nosem, zatrzymuję na 6 i wydycham ustami na 10. To jest taka technika, która daje sygnał do mózgu, że jesteśmy bezpieczni. Oddech powolny, dla mózgu sygnał bezpieczeństwa. Możecie też stosować takie techniki, które no, są takim oddychaniem szybko. Można też wziąć taką torebkę, oczywiście nie foliową, nie polecam takiej, tylko papierową, która wam pozwoli no troszeczkę się uspokoić w takich sytuacjach stresujących, aczkolwiek znowu torebkę widać, tego oddechu, o którym ja mówiłam, techniki oddechowej, o której ja mówiłam, nie widać. Moi drodzy, kolejna, ostatnia już rzecz, 8. Obcuj z naturą. Jeżeli chcemy naprawdę się odłączyć, to bez telefonu, bez komputera, bez żadnych przeszkadzaczy, idziecie do parku, idziecie do lasu, patrzycie na liście, słuchacie ptaków, jesteście z naturą, wystawiacie twarz do słońca. Teraz tego słońca na szczęście będzie, bo zbliżają się wakacje, więc i witaminka D, i dobre samopoczucie, bo przecież słońce nam dobrze robi. Trzymam kciuki. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Piszcie w komentarzach, możecie pisać do nas też bezpośrednio. Życzę wam mnóstwa pięknych chwil ze sobą. Buziaki.